Radio M 107,6 FM. Krótko mówiąc, radiowa poradnia językowa. Dominika Szczawińska, witam Państwa bardzo serdecznie. Pani doktor habilitowana Katarzyna Wyrwas w gotowości. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pani doktor, mam pytanie związane z wakacjami. Czy Pani zna już destynację swojego urlopu? Zanim się to zakłopotanie jakoś nam uda odgonić, to ja przeczytam dzisiejsze pytanie. Czy poprawna jest forma destynacja właśnie, której używa się często w biurach podróży? Dlatego zapytałam o urlop. Jeżeli destynacja jest używana tylko w biurach podróży, to jestem jeszcze w stanie ją znieść i zaakceptować, ponieważ oznaczałoby to, że jest to słowo słownictwa branżowego, środowiskowego, a w takich zwykle słowa zapożyczone się pojawiają. Tutaj faktycznie w języku codziennym powiedziałabym, że jest to cel mojej podróży, jest to wymarzone miejsce podróży, kierunek mojej podróży. Czyli kiedy ja tu pytam w naszej swobodnej rozmowie o destynację wakacyjną, to ja tak, odmawiam. Nie, to zmieniamy temat. Myślę, że to jest moje miejsce podróży, to jest właśnie jakiś też kierunek turystyczny. Nawet w biurach podróży mówi się o kierunkach turystycznych, ale od całkiem niedawna zaczęto używać anglicyzmu, czyli wyrazu, który przejęliśmy z angielskiego, destynacja, destination, ponieważ destynacja jest używana i w folderach zagranicznych biur podróży, i w liniach lotniczych mamy destynację jako miejsce docelowe, do którego się udajemy. I to właśnie destinatio łacińskie, przeznaczenie, czyli miejsce przeznaczenia w domyśle, tutaj weszło do angielskiego, do innych języków europejskich, no i teraz trafiło do nas. Z powrotem, tak można powiedzieć, że angielskiego. Wróciło, tak? Wróciło po raz drugi, a może i po raz trzeci. Jeszcze była predestynacja, prawda? Jeżeli byśmy mówili o miejscu przeznaczenia, ale nie tym doczesnym i ziemskim, tylko tak bardziej metafizycznie. Tak, myślę, że tym też się musimy kiedyś zająć. A mieliśmy kiedyś 200 lat temu i tutaj zapożyczone bądź z łaciny, bądź z francuskiego, dokładnie nie sprawdziłam tego, szczerze mówiąc. Mieliśmy destynację właśnie w takim znaczeniu, że jest to przeznaczenie do czegoś i na przykład w słownikach, pozwolę sobie przytoczyć, nikt nie chciał do tej pracy być destynowany, czyli przeznaczony, albo pokój był destynowany dla młodzieży, czyli przeznaczony do użytku młodzieży. Dwaj młodsi bracia destynowani byli do stanu duchownego, czyli przeznaczono ich do stanu duchownego. Wiadomo było, że mają przyjąć pewnie jakieś święcenia. No przyznam, że te destynacje, o których pani teraz mówi, nie mają nic wspólnego z zabiegiem bądź co bądź finansowo-marketingowym, czyli żeby nas wysłać na przykład do Tunezji czy do Egiptu. No i właśnie pojawiają się te destynacje nowoczesne, zapożyczone już z angielskiego. Pojawiają się w folderach biur podróży, w różnych reklamach i mamy, że jakieś tam miejsce jest idealną destynacją dla każdej rodziny. Przewoźnicy tak nam mówią, biura podróży, linie lotnicze. No, ale brzmi to poważnie. Od razu myślę, że może faktycznie powinnam, skoro to destynacja moja. Idealna w dodatku. Tak, i tutaj pani jeszcze czuje wyraźnie te konotacje łacińskie, więc tym bardziej wydaje się to atrakcyjne. Mobliwie to brzmi. Magia językowa to jest po prostu. Co do tego słowa, odpowiadając na pytanie, czy jest poprawne. Tutaj nie można skrytykować niepoprawności tego słowa pod względem gramatycznym czy ortograficznym, bo ono idealnie oddaje polskie realia. To jest przetłumaczone w taki sposób, czy też nie przetłumaczone, a zaadaptowane, że zachowuje się jak polskie wyrazy, bo się odmienia. Tam jest destinatio łacińskie, które też zapożyczone jest właśnie jako cia na końcu, czyli odmienia się jak demokracja, które też kiedyś zapożyczyliśmy. Jest destinatio, a tutaj jest destynacja, czyli to ty, charakterystyczne dla polszczyzny. Więc wątpliwości można mieć jedynie, jeżeli chodzi o używanie tego słowa, czy jest konieczne, niezbędne. Czy jest konieczne? No myślę, że w codziennym języku absolutnie nie jest konieczne, wręcz może pewien niesmak budzić, ale w języku branżowym pojawia się i cóż my możemy na to poradzić? O wakacyjnych destynacjach porozmawiamy sobie przy innej okazji jeszcze, a dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pani doktor habilitowana Katarzyna Wyrwas jest naszym ekspertem językowym. Dziękuję bardzo. Radio M 107,6 FM.